Waga ciężka z nami. Dokładnie, tak. Zdecydowanie. No, przed chwilą rozmawiałem z Czarkiem Aleksiejczukiem, on mówi, że chciał brać udział w turnieju, ale to chyba by nie miało sensu, jakby miał walczyć z takimi zawodnikami o takich gabarytach. Słuchaj, no gdyby gabaryty tak naprawdę wygrywały zawody, no to by były tu same słonie, tak? A jednak wiemy, że w kategorii ciężkiej nie zawsze ten największy wygrywa, więc każdego przeciwnika trzeba szanować. Jeżeli spełnia warunki kategorii ciężkiej, no to trzeba na niego uważać, tak? Kiedy się dowiedziałeś o Wotory, jak to się stało, że w ogóle chciałeś zawalczyć na tych galach? So, no, od razu jak była pierwsza edycja, to już gdzieś tam śledziłem ich poczynania i jak to się wszystko rozwija. No chęć na pewno od razu się gdzieś tam w głowie wytworzyła, no bo to jednak na gołe pięści, tak? Gdzieś tam brałem udział w innych eventach, że tak powiem, drużynowych w Polsce i za granicą, no, a te na gołe pięści, no to jest coś, czego jeszcze w czym nie brałem udziału i taka wisienka na torcie, nie? Miałem nadzieję, że to będzie się rozwijać jak najlepiej w Polsce. Każdy mówi, jakie ma mocne strony, co jest jego bazowym stylem, jak to wygląda u Ciebie? Najważniejsza musi być psychika, tak? W obojętnym jakim sporcie, jeżeli psychika siada, to nic nie zrobisz. A jeżeli o taki sport w sensie bazowy, no to na pewno gdzieś tam ta mocna postawa będzie odgrywać tą rolę, tak? No i głowa. Głowa jest najważniejsza. Bez głowy nic nie zrobimy. Okej, no jestem ciekaw, a powiedz, bo niektórzy nie mają planu, wychodzą, tak mam wrażenie, właśnie przeżyć przygodę. Ty się przygotowywałeś, jeżeli chodzi o taktykę, o strategię na te walki, czy raczej o tym nie myślisz? Jak ktoś chce przeżyć przygodę, to niech jedzie kurwa do dżungli i sobie szuka wrażeń, tak? Tu powinni startować ludzie, którzy wiedzą, na co się piszą, wiedzą, że może im się stać krzywda, ale po to to jest, tak? Ludzie chcą tego, my też tego chcemy, chcemy większej adrenaliny, już gdzieś te same walki w tych ringach nie dają gdzieś tam nam wszystkiego, więc dlatego szukamy nowych gdzieś tam wyzwań, tak? Coraz bardziej brutalnych. Ten klimat z jedynki, takich filmów lat 90. z Van Damme do Ciebie trafiał? Podobał Ci się? Tak, jak najbardziej. Jak to zobaczyłem, to od razu mi się przypomniał film Stone Cold, tak? I to, jak wymaluj, ta sama sceneria, więc już mówię, o kurde, coś fajnego, nie? Nie taka typowa, że tam przygoda, że tam publiczność i tak dalej, tylko właśnie to jest starodawne. Teraz też tak będzie, czy jakieś zmiany mają być prowadzone? Bo nie wiem, prawdę mówiąc. Z tego co wiem, to ma być ta sama sceneria, więc bardzo dobrze. Podoba mi się to. Wolę to niż takie zwykłe właśnie scenariusze. Mówisz, że oglądałeś jedynkę, tam były te wypchnięcia, no chyba tobie też się nie podobały. Nie, nie, zdecydowanie uważam, że one psuły cały spektakl. Liczę na to, że tu będzie po prostu mocne uderzenie, że będziemy się bić, a nie wypychać, tak? To nie jest sport sumo, żeby się gdzieś tam pchać. Ja wiem, że jeżeli się kogoś wypcha i gdzieś tam przez to się zdobywa punkty, no to łatwiej jest gdzieś tam przejść dalej, tak? No ale to chyba nie o to w tym chodzi. Ludzie chcą zobaczyć krew, chcą zobaczyć łokcie, chcą zobaczyć kolana, chcą zobaczyć kurwa krew dosłownie. I żeby człowiek leżał rozjebany na ziemi, taki się nie ruszał. Tego chcą wszyscy. To jest chyba idealnie podsumowanie, więc tak naprawdę życzę powodzenia i co? Widzimy się jutro. Nie, dziękuję i widzimy się jutro. Dziękuję bardzo za wywiad.